dali, panowie. Ale że wyrazili chęć, aby zagrać tu u nas na czoku w Kowalówce. Serdecznie dziękuję Romanowi i Adamowi Glińskiemu, Romanowi Trzeciakowi, prezesom, którzy zdecydowali tu przyjechać i zagrać. Myślę, że rywalizacja była dość zdrowa i zacięta. No, Wyszanów bardzo piękną piłkę grał, Orzeł tak samo. No jednak Orzeł został zwycięzcą, dlatego w rzutach karnych. Ale naprawdę brawa dla was za walkę, naprawdę i wytrwałość, bo jednak to słoneczko trochę świeci. No i jestem zmuszony tu wręczyć puchar dla Orła Galewice. Poproszę prezesa. Myślę, że to się przydało z piłkarzom. Pierwszy taki sparing w Kowalówce czok. Myślę, że dla was jest to bardzo ważne, bo za 2 tygodnie liga rusza. No i myślę, tam walka będzie inna. Dziękuję wam jeszcze raz serdecznie. Wszystkim... Raz, jeden, super. Raz, dwa, trzy, cztery, jeden, raz, dwa, trzy. To jest z kolei wokal pani w tym mikrofoniku. Jeden, raz, dwa, trzy, raz, jeden, dwa, trzy. Raz, jeden, dwa, trzy, cztery, jeden, raz, jeden, dwa, trzy. Raz. Zapomnienie, lecz mam sen. Mecz jest zakończony i myślę, zwycięstwo chyba sołectwo Cieszyńcy, ale to się zaraz dowiemy. I ta drużyna, która rozegrała teraz mecz, będzie grać w tych kulach. W tych kulach jeszcze będą grać. I potem mieszkańcy wszyscy, którzy będą chcieć pobawić się w tych kulach. Wszystko, co posiada, to jest swój talizman. I ustawić się osobno Cieszyński, osobno Kowalówka i zdjęcie pamiątkowe i wręczymy dyplomy dla wygranych skrzynka piwa, dla przegranych skrzynka orężady, proszę państwa, i jeszcze będą lody dla młodych, dla młodych. Nikogo nie rusza, nie to wychowania. Od tego nie robi, od chłopaczy z
pokrajał.